Okidoki, już jestem z powrotem. Nie ograniczam się, od razu nagrywam odcinki z odcinkami. To, że się zacina, to nic z tego. Ciśniemy po prostu dalej. Co to jest, to cała barykada? Prawdopodobnie ta. Come on. No, myślę, że się to chyba nie uda. Come on, ciśnij go tutaj tak mocno. Ile się da. Teraz ty, chodź tutaj. Spalimy cię. Nie widzę Wiedźmina swojego. Come on, bitches. Jest następny przyjemniaczek. Jeszcze jeden. O fuck, jeszcze jeden tutaj został. Superansko. Było ciężko. Toruwiel musi być na lewej flance. Spróbujmy się do niej przebić. Aha, taką drugą flankę przydzielamy się do Toruwiel. Dobra, i co tutaj? Dobra, jest tak głupi, że na nie będzie idę. Pięknie. Przyszedłeś tu po śmierć. Musimy iść gdzie teraz? No, ej, no, szczerze zapowiedziawszy, no, spoko. Ale no, nie wiem, gdzie na razie iść. Tak? Aha, dobra, spoko. Ojej, pomocy, pomocy. Patrzcie, kto tu idzie. Dobra, to na nie pomoże. Wiedźmin, Geralt z Rivii. No, no, następny będzie gdzieś tutaj. Dobra, ciśniemy. Like a boss. Piękny, któryś tam umarł. Tylko szkoda, że kurde cały czas sam atakuje tych wszystkich. Znaczy nie cały czas, ale już w tym momencie. Chciałbym jednak, żeby ktoś mi pomógł. Aż do końca nie być siam. Siam, żeby nie być. Aż tak o dużo proszę. Nie chcę być siam. O, tutaj zabijamy wszystkich. No, come on. No, ginże. Wydajcie z Rivii. Atakuj. To jest w ogóle godzina, jest 16:18. Boże. Zrobimy tak. I tak jest źle. Ale on jest kurde twardy. Dobra, w końcu się udało. Dobrze, że jesteście. Słuchajcie, Yvin coś planuje. Zaatakujemy frontalnie, odwrócimy uwagę. Da mu to szansę. Mówisz zupełnie jak Zoltan. Atakujemy frontalnie. Dobra. Kto tu strzela? Oh shit.
Come on, ludziu. Gij. Jak najszybciej. Dobra. Pięknie. Jeszcze jeden tej. Jeszcze dwóch. Zaczyna od trzech zostało tych pierdzielonych łuczników. Łucznicy to są, kurczę, przewaleni, czyli kusznicy. Damage srogi. No, Geralt. Co on taki tutaj twardy? No jest. No, atakuj tego. Kamczura. Co on taki, kurczę, nieprzyjemniaczek? Ten nieprzyjemniaczek, chodź tutaj, do drugiej. Kurde. O. To mi się podoba. Jest drugi przyjemniaczek. Ech, twardy jak nie wiem co. Samoparowanie, a może szybki? Jeszcze gorzej. Jest biała Ryla. Co ostatni pojedynek będzie z białą Rylą? Ano jest tutaj. Haha, dobrze ci. Teatra w serce. I już po niej. Orzesz w mordę. Przez chwilę myślałem, że jeszcze wstanie. Drugą strzałę dostała w serce. Nie miała szans. A mówili, że biała Ryla nie ma serca. Ruszajmy. Dalej będzie bezpieczniej. Dobra, i co teraz? Gdzie my teraz w ogóle ciśniemy? To jest dobre pytanie. Cmentarz na bagnach. Nowa miejscowa. No, come on. Udało się. Wreszcie wyszliśmy z tego piekła. Twoi przyjaciele powinni być bezpieczni. Uwaga, potwory! Odciągnij bestie od uchodźców. Nie musisz mi tego dwa razy powtarzać! Dlaczego on tak ryje? O nie, blaskiery. Shit. I co teraz? Wystarczy... O, fuck. No, może by... Czy... No nie wiem, no wypadałoby im pomóc, nie? Come on. A może jednak uciec? Tam co tam jest?
O nie, zakonnicy znowu, serio. O. Wielkim z zakonu. Płonąca róża! No tak, no teraz nic nie widzę. Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę. Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu Płonącej Róży. Geralt z Rivii. Jak zauważyłeś, jestem wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivii prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem. Jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twoje czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Piękne słowa. Brzmią jednak dziwnie wśród smrodu palonych ciał i krzyków mordowanych. Rozumiem, że nie dotyczą elfów i krasnoludów. Mylisz się. Przysięga zakonu jest jasna jak wieczny ogień. Każdy zakonnik ślubował również stawać w obronie praw i władców. Powstanie nieludzi jest zamachem na najwyższą władzę w państwie. Chyba nie zaprzeczysz. Zakon został powołany, by zapewnić ład i porządek oraz umożliwić przetrwanie w obliczu nadchodzącego białego zimna. Wyzima została zbudowana na elfich fundamentach. Jeszcze wcześniej żyły tu gnomy, a wcześniej dzikie zwierzęta. Obaj wiemy, że to bez znaczenia. Głęboko ubolewam nad tym, co się dzieje. Ale to nie ludzie chwycili za broń. Nie mamy wyboru. Istnieje tylko jedna droga, by ocalić świat przed zagładą. Droga, z której się nie wraca. Rozumiem. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. I ty zdecydujesz, kto dostąpi zaszczytu życia w świecie idealnym. To właśnie jest demagogia. Słowa, za którymi kryje się chęć zdobycia władzy absolutnej. Bo przecież ktoś musi wskazywać drogę błądzącym. Nie, Jakubie. Dziękuję za taki raj. Twój wybór. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mam więcej czasu. Nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wyzima czeka. Bywaj. Uff, nie ma tych. O, jeszcze Zoltan pewnie podejdzie. Zaprowadzę ich do jaskini druidów. Uważaj na siebie.
Smak zemsty, muszę iść dalej, tak? Dobra, to jest lokacja. Droga jaskinia druidów, jaskinia uchodźców, krypta strzygi. Zobaczmy nasze misje. Dobra, weźmy w ogóle, idźmy, nie wiem gdzie. Wielki mistrz. Chodźmy do tej jaskini uchodźców na przykład. Gdzie ona tam może być? Gdzie ona tam może być, ta cała jaskinia uchodźców? Gdzieś tutaj. Albo gdzieś tam. Topiec, topielec. Wszystkie formy, jakie by się chciało mieć. Ale nie z nimi nie chcę walczyć. No, tam jest gdzieś inna jaskinia. O, wejście do jaskini, dobra, spoko, więc co, wbijamy. No, seriously. Aha, dobra. Fuck. No, ginże, paskudo. Aha, no jeszcze tym trzeba zdobyć. Fajnie, nie? Kurde, no. Dobra, to powinno wystarczyć. Serio? Jeszcze nie? Dobra, wystarczyło? Więc bijamy. Kuzyn Buse. No to idziemy do kuzyna Buse. Wiedźmin Geralt? Geralt. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach Foltestowego dworu. Czy to prawda? Król wynajął mnie. Nieważne. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja urocza kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno masz coś dla mnie. Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. O, dziękuję. Stokrotnie dziękuję. Dobra, jest tutaj beczka. Kurczę, ja tutaj szukam naprawdę mocnego alkoholu. Tak mocnego, żeby kurczę mi gałę wypaliło. Ciekawe, czy kuzyn Buse coś mi powie? Czy mi sprzeda coś? Przekaż moje pozdrowienia Antoinette. Antoinette, dobra. Co ja tu robię? Jak sobie mieć złoto? No to co, lecimy? Cmentarz na paknach. A nie, tu jest jeden. Walić. Tu jest ognisko. Topiec, tu jest kufer. No. Serio, z nim, żeby ich pozabijać, żeby... No, teraz. Gin tutaj. Wszystko teraz pozałatwiane. I woda. Uff, po co mi jest woda potrzebna? W tych czasach. No co, idziemy? Rozpoczony ojciec. Dobra.
Jak tu teraz przejść? To jest dobre pytanie. Ale wiecie co, to może będzie następny odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, fanpage na Facebooku. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.